No dzień dobry, witam z kolei po raz kolejny. Nie macie już koleżanki, tak? Już szczęśliwe jesteście we własnym sosie. No, teraz pora, żeby po was się ktoś zgłosił. Dzień dobry, Niuńka, jak tam się miewasz? Siedzisz tam, kochanie? No siedzisz, tak? Lepiej ci tu jest, czy tam ci lepiej? Bo ja nie wiem. A z drugiej strony nie będę ci grzała pokoju specjalnie. Wiesz, jaki rachunek przyszedł za prąd, moja droga. Nie będziemy grzali ci specjalnie pokoju. Także musisz się tutaj troszeczkę zakumplować. Mam nadzieję, że one cię zaakceptują i wtedy będę mogła ciebie wpuścić. Już, kochanie, to witamy tableteczki. Będziemy teraz wszystko robić, tak? Poczekaj, ustawię, odsuń się. Kitulka moja, co tam będzie widać? No, coś tam będzie widać, tak? To zabierzemy. I tu będziemy zaraz nam dawać jedzonko. A kotek robi kubkę, ale jaką ładną. Ja się mogę tylko cieszyć. Wiesz co, wezmę na chwilkę to, bo chciałam to co tu zanieść. Proszę. Nie bój się słoneczko, nie przepraszam cię. Już kuteńka daję, już. Już daję, tak. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy miseczki czyściutkie. I zapraszam Państwa. No, czekaj, wiesz co? No dobra, bo nie wzięłam żabki miotu, ja tutaj akurat. Dzień dobry. Jak tam Gajunia? Ty to masz przechlapane, co? Na siłę cię próbują życie zmienić. Próbują cię na siłę uszczęśliwiać, bidulo. Tak mi przykro, powiem ci, z twojego powodu. Dobrze. Nunieczkę zapraszam tu. Proszę. Nunieczka zapraszam do Michy. Proszę wcinać, nie marudzić. Przyniosłem miotłę. Troszeczkę tutaj zamieciemy. Ja tutaj bardzo gruntownie, ładnie sprzątałam dopiero co, ale już się troszeczkę żwirku nazbierało. Dobrze. Widać, czy widać, jak kotki jedzą i mlaskają? Może na razie posprzątam za chwilkę, ale zobaczę, co tu widać.
obcinają. A, Aniunieczka siedzi tu. O. Widać cię, widać, nie? O, siedzi tam Niuńka. O, z Miśkiem. No straszne to jest, powiem wam. Takie przerażenie tego kotka. Ciężka sprawa. O, mają nową zabawkę. Jest to zabawka dywanowa. Proszę bardzo. Jakby ktoś się skarżył, że nie ma czym zabawiać kotów, to proszę, wystarczy po prostu powiesić dywan, chodniczek na jakimś słupku i jest po prostu szaleństwo. Wspaniałe szaleństwo. O, jakie wspaniałe. Wspaniałe. Bardzo szczęśliwe kotki. O, patrzcie, Kalinka nawet do namiotu weszła. Co się... O Jezus, nic ci się nie stało, Miuniek. O Boże, koty. Gdzie ty tam spadłeś, Miuńku? Słuchajcie, one są już tak duże, te kotki. Naprawdę, to są już takie, taka młodzież. Także... Będę, w końcu muszę się wziąć w kurczę w garść i zrobić porządne ogłoszenie dla dwójki. Bo jeszcze ta dwójeczka potrzebuje domu. Nikt się jeszcze nie zgłosił, a to są takie cuda przecież. One też są bardzo samodzielne, to znaczy ja się z nimi praktycznie nie bawię, więc mają... nowi ludzie będą mieli spokój po prostu, chyba że rozwydrzą. Bo wiecie, fajnie się bawi z kotkami, ale wtedy na swoich warunkach, a nie jak one wymuszają. Lepiej jak kotki są samodzielne. Jak przyjedzie mój syn starszy na święta, to on zawsze rozpuści to towarzystwo. Takie wycieczki chodzą do niego, psów, kotów, po prostu każdy, on nie ma tu minuty spokoju. Każdy się chce bawić, każdy czeka. Każdy po prostu jest nastawiony roszczeniowo. A jak on wyjeżdża, spokój. O, matko. No, także ciotki tu mają teraz bardzo fajną. Bardzo fajną mają. Jak się to nazywa? No, plac zabaw i w ogóle, Boże, mają fajny widok. Przepraszam, bo taka wiadomość przyszła, się rozkojarzyłam. Także tylko live'a teraz trzeba oglądać. No i do zobaczenia wieczorkiem. Nasza kozunia sobie pojadła i teraz nareszcie zabrała się za toaletę. Ranka. Ranka piękna, bladziutka. Także wszystko jest w porządku. A tutaj młodzież szaleje oczywiście. W sposób niesamowity. Tam gdzieś szaleje, to nawet nie ma jak pokazać, co on tu wyprawia. O, po prostu kocyk ciotka dała. Kocyk dała i to jest taka cudowna zabawka. Przecież ja tym kocykiem chciałam kabel przykryć, ty bandziorze mały. No. Oczywiście już słyszę używanie kuwety, a dopiero co skończyłam sprzątać. A teraz jeszcze doszły mi kuwety tutaj na piętrze, ponieważ Rio z Hektorem jakoś tak się przyjęło, jak tutaj siedzieli, ja zostawiam im kuwetę, no i teraz korzystają, więc mam jeszcze tutaj tak zwaną domową kuwetę, prawda, kochanie? Aha, czyli tak, tutaj jeden kotek robi kubkę, a to ja się akurat zawsze cieszę, jeżeli jest dobra, a jest wspaniała kupa, więc tylko się cieszyć.
Tam jakiś kotek się bawi takim kabelkiem, który jest już nieczynny. I wszystkie kotki się tutaj nim bawią, jak są. No i tak tutaj mija nam życie. Zaczynamy odliczania już. Odliczanie do tego, żeby kotki już pojechały do nowego domu. Wszystkie najlepiej i żeby była tu chwilowa przerwa, to byłabym bardzo szczęśliwa. Znaczy Gaja się zapowiada, że będzie tutaj siedzieć dłużej, ale ona jest jakby najnowszym nabytkiem, to na mnie nie obciąża mnie psychicznie jeszcze. Tam jest najlepsza zabawa. Coś mi się wydarzy, ja ten dywanik muszę dać tutaj, żeby było widać lepiej, jak on się cudownie bawi, ten kotek, tym dywanikiem. Oczywiście na kamerze. Oczywiście kamerzyści tutaj grasują. No to dobry dzień był dzisiaj. Cecylia znalazła domek fajny bardzo moim zdaniem. Z bardzo dobrymi ludźmi. A tacy dzwonili po nią, że po prostu strach się bać. Że naprawdę nic mi nie przychodziło do głowy oprócz blokowania. Bo to za duża orka po prostu z edukacją. Ale to z OLX-a, nie z Facebooka. No i ta kozulka. Kozulka moja śliczna, tak. Chciałaś troszeczkę, żeby cię otworzyć, żeby cię tylko nie przewiało. Mogę cię otworzyć. Proszę. Jeszcze muszę iść z pieskami, wiesz? To nie jest przyjemna sprawa. Ale pójdę. Bo dzisiaj mam tylko 6000 kroków. Straszna malizna. A to i tak więcej niż normalnie. Dobra, czekajcie dzieci, damy wam ten dywanik tutaj, żeby też inni widzieli, jakby się fajnie bawicie, wiecie? No, przesuniemy. No, jeszcze scenka rodzinna, trzy koteczki tu, jeden koteczek tu. A, to jest coś pięknego, to jest radość, to jest życie, to jest radość życia po prostu. Żebyśmy my tak umieli, Boże, żebyśmy tak ludzie umieli, jeszcze dorośli. Tak 5 minut dziennie takiej radości, bylibyśmy wszyscy najszczęśliwsi na świecie. Tak? Takiej radości czystej, po prostu radości życia. Uwaga, kolego. Tu leciałeś, no. Dobra, już was nie trzymam z tym filmikiem. Nie wiem, ile tego filmu będzie, bo robiłam wcześniej, teraz. Ale mam nadzieję, że był fajny. Życzę miłej nocki. Oczywiście kabel. Kabel teraz w użytku, muszę czymś innym go opatrzyć.